Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 69. odcinek Zarychty na Solo. Kontynuujemy końcówkę już zapowiedzi. Zapowiedź numer 27, Houston Rockets. Rockets, którzy byli o krok od wyeliminowania Golden State Warriors w poprzednim sezonie. Dokładnie o jednego Chrisa Paula zdrowego. I Rockets, którzy wydaje się mają trochę gorszy skład niż w poprzednich rozgrywkach. Rockets, którzy zapewne jeszcze w osobie Daryla Morey'a wyszukują swoje szansy na wyrwanie jakiegoś zawodnika w późną zimą, wczesną jesienią, wczesną wiosną przyszłego roku. Także to może być dla nich jakaś szansa. No i Rockets, którzy muszą znaleźć odpowiedź na to, jak znowu dobrze bronić, bo pierwsze spotkanie w tym sezonie obnażyło ich wszystkie braki w defensywie. No ale jak zwykle zaczynamy od trenera. Mike D'Antoni, który przez 2 lata prowadzi jak na razie Houston Rockets, który coraz bardziej udoskonala taktykę rzucania miliarda rzutów za 3 punkty, który obudowuje się kolejnymi zawodnikami potrafiącymi to robić. Nawet Michael Carter Williams trafił 3 w pierwszym meczu sezonu, więc to rzeczywiście pokazuje, jak bardzo w tym kierunku chce iść właśnie Mike D'Antoni. D'Antoni znalazł, co nie było łatwe, bo wiele osób mówiło o tym, że będzie to bardzo trudne, znalazł równowagę pomiędzy graniem Chrisa Paula i Jamesa Hardena. Nie pozabijali się, a wręcz przeciwnie, zagrali obaj bardzo dobry sezon. Harden dostał nagrodę MVP, Chris Paul dotarł wreszcie do finału konferencji, co prawda nie dograł w nim do samego końca, ale póki tam był, to sprawiał, że Houston Rockets prowadzili. Także brawa dla Antoniego za to i zobaczymy, co będzie w stanie wymyślić z tą defensywą, bo tak jak mówię, zaczęło się bardzo źle, 131 punktów straconych z Pelikanami, to naprawdę bardzo zły wynik. Jeśli chodzi o moją ocenę dla Mike'a D'Antoniego, no to ona nie może być inna niż 5, no bo Mike D'Antoni to jest guru ofensywy w koszykówce. On tak naprawdę przewidział wszystko to, co w tej chwili się dzieje w NBA już dobrych 12 lat temu, bo w tej chwili granie bez centra z takim fałszywym środkowym, to on jako pierwszy wprowadzał, grając Boris Diaw na pozycji środkowego. Tak było właśnie w Knicks Suns, który mi doszedł do finału konferencji z Diawem na centrze. Więc wizjoner, można powiedzieć. Zobaczymy, czy coś nowego jeszcze wymyśli D'Antoni, czy też po prostu teraz ktoś będzie próbował wymyśleć lekarstwo na Houston Rockets, na to, co on tam wprowadził. Także moja ocena dla D'Antoniego to jest 5. Dalej mamy obwodowych, których oceniam bardzo wysoko, bo mają fantastyczną dwójkę z przodu, tak? Czyli Jamesa Hardena i Chrisa Paula. Graczy, którzy, tak jak wcześniej powiedziałem, zanotowali bardzo dobry sezon, którzy potrafili ze sobą współpracować, bardzo szybko się tego nauczyli. To pokazuje obu inteligencję boiskową bardzo wysoką i też sprawia, że Rockets mogą być spokojni o pozycję numer 1 i 2 w tej drużynie. Zresztą obaj ci gracze będą wymiennie na tej pozycji stosowani i wykorzystywani przez D'Antoniego. Harden ma ze sobą sezon MVP, najlepszy w karierze. Paul też nawet niezły, natomiast no, zabrakło tego zdrowia w najważniejszym momencie, tak? Bo oni byli już 3-2 z Golden State Warriors i 2 ostatnie mecze grali bez Chrisa Paula, oba przegrali. Widać tam było ewidentnie, że brakuje kogoś jeszcze obok Jamesa Hardena. Zresztą inna sprawa, mam wrażenie, że James Harden ma tendencję do wyłączania się na pewnych etapach gry w koszykówkę. I tak właśnie było w tej serii z Golden State Warriors, że on potrafi być agresywny przez jakiś czas, a potem całkowicie się wyłącza. Robi się taki trochę apatyczny i wtedy właśnie zazwyczaj wchodzi Chris Paul i to on zaczyna rządzić, a tu już tego nie było. I o ile Harden potrafił budować przewagi Rockets w tych ostatnich 2 spotkaniach z Warriors, tak w momencie, kiedy już nie dawał rady, to wtedy Warriors przejmowali pałeczkę pierwszeństwa i to oni wygrywali ostatecznie te spotkania. Dalej za nimi mamy Erika Gordona, który będzie walczył o nagrodę dla najlepszego rezerwowego ligi. Gordon będzie dalej rzucał po 50 trójek na mecz. On rzuca nawet więcej tych trójek niż Harden i Chris Paul. I taka też będzie jego rola, żeby wchodzić z ławki i nabijać po prostu te punkty jeden za drugim. Rezerwowym rozgrywającym z kolei będzie Michael Carter Williams. Czyli zawodnik wielokrotnie już skreślany, a wydawało się przed chwilą jeszcze,
że to będzie jego ostatnia szansa, że jeśli nie Houston Rockets, to już nigdzie. Zresztą rok temu się mówiło, że jeśli nie Charlotte Hornets, to już nigdzie, a on dostał kolejną szansę i na razie ją wykorzystuje, wygrając przede wszystkim to, w czym i tak był dotychczas dobry, czyli w ścinaniu pod kosz, w uciekaniu za plecy, w graniu tyłem do kosza także, bo pamiętajmy, że on grając na jedynce jest jednym z wyższych rozgrywających w całej lidze i tu ma zdecydowanie przewagę. I Rockets są w stanie to bardzo mądrze wykorzystać. Dla nich nie ma problemu, żeby dostarczyć piłkę do Williamsa 2-3 metry od kosza i niech on upycha tego małego jakiegoś knypka, który go kryje i rzuca nad nim punkty. Trochę jak Sean Livingston w Golden State Warriors. Niewykluczone, że właśnie wymyślili dla niego, dla Cartera Williamsa, dokładnie taką samą rolę, jaką ma Livingston. A jeśli do tego Carter Williams dołączy trójki na dosyć solidnym poziomie, to kto wie? W pierwszym meczu, tak jak powiedziałem, z Pelikanami trafił jedną trójkę z rogu, zupełnie niekryty. Zawodnik, który odpowiadał za niego, był w polu 3 sekund, czyli jakieś 4 do 5 metrów nawet w odległości od Cartera Williamsa i nawet nie próbował zrobić kroku w jego kierunku, gdy tamten dostał piłkę, więc było odgórne przekazanie od Alvina Gentry'ego: jak Carter Williams dostaje piłkę na trójce, odpuszczamy w 100%. Więc to będzie dla niego nauczka, żeby teraz jak najszybciej przyswajać, jeszcze poprawiać ten rzut i karcić po prostu defensywy przeciwników. Jeśli chodzi o ogólną ocenę, to Houston Rockets zasługuje tutaj na 5 z plusem. Do tej 6, którą dostali tylko Golden State Warriors, niewiele zabrakło, natomiast mimo wszystko trochę tam jest niektórych rzeczy mało. Dalej mamy skrzydłowych. No i tu niestety Rockets zdecydowanie się osłabili. Mimo że ściągnęli Carmela Antonego, mimo że ściągnęli Jamesa Nisa i Marquesa Chrisa, to brak Trevora Arizy i Lokamba Mute bardzo będzie im się odbijał czkawką, bo to są przede wszystkim dwaj świetni obrońcy, a do tego trafiali nieźle za 3 punkty. W pierwszej piątce w spotkaniu z Pelicans wyszli James Ennis i PJ Tucker i o ile obaj wyglądali dosyć solidnie w tych swoich rolach zadaniowców, tak, no wiadomo, że ani jeden, ani drugi nie jest takim dobrym graczem w ataku, jakim był Trevor Ariza. Nie są też aż tak dobrymi, znaczy Tucker jest świetnym obrońcą, ale Ennis nie jest aż tak dobrym obrońcą jak Ariza, nie jest też takim dobrym obrońcą jak Luke Mamute, więc tu czeka go jeszcze sporo pracy. Dosyć ciekawe zestawienie zaryzykował Mike D'Antoni, to on postawił, że z ławki będzie wchodził Carmelo Anthony, to pierwsze spotkanie Antonego nie za bardzo wyszło, bo w 27 minut miał najgorsze z ławki plus minus na poziomie minus 20, rzucił 9 punktów, oddając 10 rzutów. Nie wyglądało to za specjalnie dobrze, więc zobaczymy, czy uda się przekonać Antonego na dłuższą metę do tego, żeby wychodził z ławki rezerwowych, czy też na pewnym etapie sezonu po prostu Antony zacznie marudzić, gadać do mediów, gadać do trenera i albo wybłaga sobie miejsce w pierwszej piątce, albo nie wiem, co się stanie. Obok Antonego mamy jeszcze Geralda Greena, czyli gracza na poziomie Michaela Beasleya, jeśli chodzi o inteligencję boiskową, czyli nic specjalnego. I mamy też ściągniętego z Phoenix Suns Marquesa Chrisa, który dostawał sporo szans pre-season, natomiast w spotkaniu z Pelicans nie powąchał parkietu. Chris może być dobrym zawodnikiem do defensywy, może być opcją do grania jako niski center, bo ma dobre wyczucie chociażby w bronieniu tablicy i to może być jego jakoś przepustka do gry w sporych minutach. Jeśli chodzi o cenę, to mam wrażenie, że trochę na wyrost daje, ale to jest tylko trójka. Wahałbym się nawet, żeby była to ocena niższa, ale niech to będzie w dowód, dowód mojego uznania dla defensywy PJ Tuckera. No i na koniec mamy podkoszowych, których tak naprawdę liczy się tylko jeden, Clint Capela. Reszta graczy, czyli Nene i Chińczyk Żuki, raczej nie będą dostawać minut albo prawie, albo bardzo mało. Rockets będą często grali bardzo niskimi ustawieniami, albo z Marquesem Chrisem na centrze, albo nawet z PJ Tuckerem na centrze, co się zdarzało w ubiegłosezonowych playoffach, bo nie ubiegłorocznych, to ile? 5 miesięcy temu było tylko, a wydaje się tak daleko. Więc Capela numer 1 i tutaj mam nadzieję, że Capela utrzyma swoje umiejętności, które miał w poprzednim sezonie, czyli świetna gra w defensywie, nawet przeciwko dużo niższym graczom, no i ta
elitarna wręcz umiejętność rolowania do kosza po pick and rollach, gdzie dostawał piłki czy to od Pola, czy od Hardena, a w tym sezonie także będzie dostawał od Michaela Cartera Williamsa. Ocena moja podkoszowych, wybaczcie, że nie mówię o Nene i Żukim, ale to będą takie śladowe liczby minut, że nie ma sensu za bardzo ich oceniać. Natomiast ogólna ocena podkoszowych, biorąc pod uwagę to, że i Chris tam będzie występował i PJ Tucker, to jest 4, więc wyżej oceniam podkoszowych Rockets niż skrzydłowych. Jeśli chodzi zaś o bilans ataku i obrony, to w poprzednim sezonie Rockets mieli najlepszy atak całej ligi. Mieli też 6 defensywę, co było dosyć sporym osiągnięciem, chociażby patrząc na to, że w końcu mają Jamesa Hardena, największego lenia w obronie, i Mike'a D'Antoniego, który nie potrafi uczyć obrony swoich zespołów. A tu niespodzianka i Rockets naprawdę dobrze pod tym kątem wyglądali. Grali też w 14 tempie całej ligi, co wcale nie było takim złym rozwiązaniem. Natomiast tak jak patrzę w statystykach w sezonie zasadniczym, jeśli chodzi o efektywność ataku i obrony, to z Chrisem Paulem byli lepsi niż z Jamesem Hardenem. O ponad 2 punkty w ataku i o prawie 1 punkt lepsi w obronie. Więc to jest spora różnica. Okej, dzięki za wysłuchanie kolejnej zapowiedzi, tym razem o Houston Rockets. No i zapraszam Was na 3 ostatnie. Zaczynamy wsteczne odliczanie. Dzięki i do usłyszenia.